Witam Was serdecznie na moim kanale Warszawski Inwestor. Słuchajcie, bardzo dużo pytań dostaję od Was ostatnio, znaczy znacznie więcej niż wcześniej na temat tego, jak dołączyć do mojego zespołu, jak stać się częścią Inwestorius i zostać pośrednikiem nieruchomości. Więc pomyślałem sobie, że pozbieram te Wasze pytania i zrobię to nagranie specjalnie dla tych osób, które myślą, żeby coś zmienić w życiu, które no, szukają rozwoju, chcą zostać pośrednikami, chcą zacząć zarabiać na rynku nieruchomości. Więc podzieliłem to nagranie na takie trzy części. Będę się wspierał tutaj moimi pomocami, żeby o wszystkim Wam opowiedzieć. Dla mnie te rzeczy są oczywiste, robię je od lat, ale rozumiem, że to są takie pytania, które gdzieś tam mogą Was nurtować wtedy, kiedy rozważacie zmianę kariery czy dołączenie do Was. Nie opowiem Wam o tym, jak wygląda rynek pośrednictwa nieruchomości, bo go całego nie znam i on mnie specjalnie nie interesuje. To, czym ja się zajmuję w Inwestorius, to tworzeniem, i nie boję się tego powiedzieć, jednostek specjalnych pośrednictwa nieruchomości. Naszym zadaniem jest wykonać powierzone nam zadanie i zrobimy absolutnie wszystko tak długo, jak jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, żeby dowieść wynik do końca, żeby klient był zadowolony. I teraz pierwszy etap. Dlaczego warto zostać pośrednikiem nieruchomości? Dla kasy warto zostać pośrednikiem nieruchomości. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli naprawdę dobrze będziesz wykonywać to zadanie, będziesz dobrym pośrednikiem nieruchomości, to zarabia się tu bardzo fajne pieniądze. I teraz są kłamstwa małe, duże kłamstwa i statystyki, więc nie ma sensu, żebym Ci statystycznie mówił, ile średnio zarabia pośrednik, bo są takie osoby, które przychodzą, nie sprawdzają się, nic nie zarabiają i po prostu wypadają, albo im dziękujemy za współpracę. Szczera, bezpośrednia odpowiedź. Są też osoby, które zarabiają dużo, a nawet bardzo dużo, jak na polskie warunki. Więc to będzie zależało od Twojego zaangażowania, ale możliwości są duże. Drugi powód, dla którego warto jest zostać pośrednikiem, to jest dla rozwoju. To jest zajęcie, które bardzo mocno rozwija. Cały czas uczysz się, dokształcasz, to nie jest tylko na początku, ale przez cały Twój czas bycia pośrednikiem. Trzeci powód, dla którego warto jest zostać pośrednikiem nieruchomości, to ZUS. A właśnie własny, prywatny ZUS. Ja zachęcam moich pośredników i pokazuję im, w jaki sposób za pieniądze zarobione przy naszej współpracy, przy sprzedaży, pośrednictwie sprzedaży nieruchomości, ale też obracaniu nieruchomościami, zarabiają pieniądze i kupują swoje własne, na własny rachunek mieszkania, które remontują i potem wynajmują. Dzięki temu osiągają dochód pasywny. Tak, pośrednicy w Inwestorius to robią. Już to robią, to nie jest jakaś mrzonka, marzenie na kiedyś do przodu. I gdybym miał podać jeszcze jeden powód, dlaczego warto jest zostać pośrednikiem, to kontakty. Ja przez ten czas, przez te lata poznałem wiele bardzo cennych osób, zdobyłem bardzo dużo cennych kontaktów. Inaczej się kupuje samochód, kiedy idziesz do salonu, a inaczej, jeżeli dzwonisz do znajomego, który był wcześniej Twoim klientem, a który jest szefem tego salonu albo właścicielem salonu sprzedaży czy całej sieci sprzedaży samochodów. Nie muszę Wam tłumaczyć, że trochę inne rzeczy są możliwe. Tak się składa, że część osób, które mają z nami kontakt, które z nami które do nas docierają ze swoimi wyzwaniami nieruchomościowymi, to majętne osoby. Dzięki temu, załatwiając im te sprawy, rozwiązując te wyzwania dla nich, budujemy relacje, budujemy kontakty, które nigdy nie wiadomo, kiedy w życiu mogą być potrzebne. Teraz, dlaczego w Inwestorius? Napisałem sobie, bo jesteśmy najlepsi. No bo jesteśmy najlepsi. I jak przyjdziesz, zobaczysz, w jaki sposób pracujemy. Przy czym powiem o tym jeszcze pewnie trzy razy. To nie jest praca dla wszystkich. Powiem Wam też na koniec, dla kogo ta praca nie jest. Jesteśmy najlepsi przez to, w jaki sposób szkolimy, w jaki sposób wspieramy, jaki system wsparcia stworzyłem w tej firmie i jakie możliwości finansowe ta praca daje. Kolejny powód. Wyszkolimy Cię od początku. Jest wiele biur, które wymaga doświadczenia, wymaga jakiejś wiedzy, a nawet jeżeli nie wymaga, to przychodzisz i najpierw jesteś pracownikiem pańszczyźnianym przez długie miesiące, a bywa, że i znacznie dłużej. U nas przychodzisz, no najpierw musisz się dostać, ale o tym za chwilę. Ale jak już się dostajesz, to masz bardzo intensywne kilkudniowe szkolenie, czterodniowe szkolenie, po czym trafiasz na tydzień do mnie i wtedy ja pracuję z Tobą bezpośrednio, no z grupą osób, po czym trafiasz do jednego z moich świetnie osobiście przeze mnie wyszkolonych liderów, który
pomaga ci przez cały czas twojej pracy. Do czasu, kiedy nie zrobisz pewnej liczby transakcji, nie staniesz się samodzielny i wtedy już ta pomoc nie jest ci każdego dnia potrzebna. Kolejny powód, dlaczego Investorius, to szkolenie ciebie nic nie kosztuje. To znaczy cały program szkoleniowy dostajesz ode mnie gratis. To jest moja inwestycja. Taką decyzję podjąłem, więc te wszystkie osoby, które będą pracowały po to, żeby ciebie wyszkolić, po to, żeby dać ci ten wkład, to są albo osoby zatrudnione na etacie w Investorius, które tam pracują, albo liderzy, którzy będą potem z tobą dalej pracowali. Natomiast gdyby się tak zdarzyło, a zdarza się czasami, że po kilku dniach szkolenia dochodzisz do wniosku, że to nie jest twoja bajka, że chciałbyś robić coś innego, nie masz certyfikatu, uściskamy sobie dłoń, idziemy, każdy z nas idzie w swoją stronę, nic nie jesteś mi winien, nic nie musisz odpracować, za żadne szkolenie nie musisz zapłacić. To chyba najlepszy sposób na to, żeby wystartować, sprawdzić się w tym biznesie i cóż, no, nie wiesz tego, czy się w tym sprawdzisz, czy będziesz dobry do czasu, kiedy nie spróbujesz. Kolejna rzecz, dlaczego Investorius? Nie pobieramy od ciebie żadnych opłat za prowadzenie biura, za marketing, za drukowanie wizytówek, ulotek. Wszystko to dostajesz ode mnie, dostajesz od firmy i nie płacisz za to. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest wiele firm, w tym kilka amerykańskich franczyz na rynku polskim, które pobierają opłatę. Trzeba się zrzucić na wspólne biuro, trzeba się zrzucić na marketing i na opłaty dodatkowe. To się w Stanach, w niektórych sieciach sprawdza, ale Polska to nie Ameryka. A przynajmniej ja zdecydowałem, że w Investorius te koszty ponoszę ja, nie ty. W związku z tym, rozpoczynając swoje doświadczenie w nieruchomościach, nie musisz mieć doświadczenia, nauczymy cię wszystkiego, o ile masz predyspozycji, ale o tym za chwilę. I druga rzecz, nie ponosisz żadnych kosztów stałych, tak? Masz własne koszty ubrania się i transportu. Przy czym, jeżeli pracujesz w dużym mieście, takim jak Warszawa, ten transport w 95% na początku jest publicznym transportem, tak? Więc masz abonament miejski, kartę miejską i dojeżdżasz do klienta. Oczywiście nie zawsze jest to wygodne. Z czasem, jak zarobisz swoje pieniądze, przyjdzie czas na samochód i opłaty za paliwo. Kolejny powód to bardzo rozbudowany system wsparcia mentorskiego i takiej dalszego dbania o twój rozwój. Najpierw chcemy cię doprowadzić do pierwszej transakcji jak najszybciej, potem do regularnych transakcji w każdym miesiącu, a potem siadamy i tworzymy twój indywidualny plan rozwoju, czyli to, co chcesz osiągnąć przez najbliższe lata. Kolejny powód. Prawdopodobnie, to znaczy ja nie znalazłem, absolutnie będąc szczerym, nie znalazłem innego biura w Polsce, które regularnie każdemu swojemu pośrednikowi bez pobierania opłat od niego dawałoby taki poziom wsparcia, jaki ja zapewniam moim pośrednikom. To mało, że mam świetnego adwokata i świetny dział prawny na firmie in-house, czyli to nie jest jakiś notariusz, jak mamy wydwanie, do którego dzwonimy, prawne, tak, z nieruchomościami, tylko konkretna osoba, konkretny dział prawny, który codziennie rozwiązuje wyzwania z nieruchomościami. W standardzie mamy profesjonalną sesję fotograficzną, profesjonalne firmy, filmy, Misza się uśmiecha, bo on część z nich robi, profesjonalne spacery 3D i wiele takich rzeczy, których nie ma. Na przykład profesjonalne wizualizacje robione przez architektów Handy Design do każdej oferty, która się kwalifikuje dla każdego pośrednika Investorius. I ty za to nie płacisz. To są te koszty, które ja ponoszę po to, żebyś ty mógł lepiej zaprezentować mieszkanie, które masz do sprzedania, po to, żeby na koniec uzyskać jak najwyższą cenę za mieszkanie dla naszego klienta. No bo klienci płacą nam za trzy rzeczy. Za to, żebyśmy sprzedali ich mieszkania najdrożej, jak się da, żebyśmy zrobili to sprawnie, szybko i żeby to był proces przyjemny i bezpieczny. I nad tym pracujemy. Kolejny powód to to, że masz stałe wsparcie także moje, masz bezpośredni kontakt telefoniczny do mnie. Już wtedy, kiedy zrobisz kilka transakcji, siadamy i robimy plan na to, kiedy kupisz swoje pierwsze mieszkanie. Ja zachęcam moich pośredników do tego, żeby nie przejadali całej kasy, którą zarabiają, ale także na początku odkładali, a potem inwestowali w zakup mieszkania.
Także wsparcie przy remoncie Twojego mieszkania, informacje, które są niezbędne do tego, żeby ten remont dobrze przeprowadzić, wynająć i żeby już w miarę szybko, tak, zaczęła ta nieruchomość dla Ciebie pracować, żebyś zaczął osiągać dochód pasywny. No pewnie jeszcze powinienem dodać, że mamy biura w dobrych lokalizacjach. Tak? Na dzisiaj ta rekrutacja, ta Akademia Pośrednika jest skierowana do pośredników w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, ponieważ to są takie trzy lokalizacje, w których bardzo mocno rozwijam teraz zespół. Ten okres jesienno-zimowy to jest czas, kiedy ja przeznaczam dużo energii na to, żeby bezpośrednio popracować z nowymi kandydatami, po to, żeby dostali wiedzę z pierwszej ręki, wspartą codzienną pracą z liderem, po to, żeby ten sukces był praktycznie gwarantowany. I już słuchajcie, trzeci punkt, bo pewnie nad tym się zastanawiacie. Dla kogo jest ta praca? I sobie tutaj napisałem, że szukam głodnych ludzi z pasją, chęcią rozwoju i zaangażowaniem. Lubię pracować z ludźmi, którzy chcą czegoś więcej od życia, którzy chcą zmienić swój poziom życia, którzy chcą się rozwijać, chcą iść do przodu i chcą, żeby po prostu im, ich bliskim żyło się lepiej. Chcę pracować z ludźmi, których przeciętność nie satysfakcjonuje. Powiedzmy sobie szczerze, nasi klienci oczekują od nas ponadprzeciętnych wyników. Nie jestem w stanie z przeciętnymi ludźmi osiągać ponadprzeciętnych wyników. Dlatego szukam ludzi, jesteśmy otwarci na ludzi, którzy mają pasję, chcą się zaangażować i chcą się rozwijać i uczyć. I bardzo ważny element. To nie jest praca, w której z automatu zarabia się duże pieniądze. To nie jest tak, że przychodzisz, dostajesz się, zostajesz pośrednikiem i już duża kasa płynie do ciebie szerokim strumieniem. Życie tak nie działa. Najpierw zaangażowanie, ciężka, systematyczna, powtarzana codziennie praca, a potem przychodzą wyniki. Teraz przechodząc do kolejnego punktu, już czwartego, zaraz kończymy. W jaki sposób przygotować się do rozpoczęcia pracy? Zanim aplikujesz. Pamiętaj o tym, że jest to praca prowizyjna, to znaczy dostajesz część wynagrodzenia, którą my otrzymujemy od klienta. Nie mamy stałego wynagrodzenia. A nawet jak przeglądam firmy na rynku polskim, agencje pośrednictwa nieruchomości, które proponują jakąś podstawę, to potem ten podział, który prowizyjny, to co jest górką, jest tak skrajnie niekorzystny, że jeżeli już robisz jakieś transakcje, to po prostu ci się to nie opłaca. Zresztą ci pośrednicy nie byliby przez tyle lat ze mną, gdyby z pełną świadomością nie mieli przekonania, że to dla nich działa, to im się sprawdza. Ale jest to biznes, w którym może się tak zdarzyć, że pierwszą transakcję zamkniesz dopiero pod koniec drugiego czy w trzecim miesiącu pracy. Tak, mam pośredników, którzy zamykają swoje pierwsze transakcje w drugim, w trzecim tygodniu pracy. Ale na początku to jest więcej szczęścia, które warto mieć. Pierwszą transakcję można zrobić na szczęściu, ale 50 transakcji już się nie da zrobić na szczęściu. To już wymaga systematyczności, rozwoju i stawania się coraz lepszym. Natomiast może tak się zdarzyć, że pierwsza transakcja, co za tym idzie, pierwsza wypłata z tego Twojego nowego zajęcia, z bycia pośrednikiem, będzie dopiero po 2-3 miesiącach. Więc przygotuj się najpierw do tego, także finansowo. Tak? Ustal sobie, odłóż pieniądze, miej źródło finansowania swojego życia przez kolejne 2, a może nawet 3 miesiące. 2 to jest takie minimum, ale dobrze byłoby, jakbyś miał małą kupkę, małą górkę, czy umówione z kimś, czy z partnerem, tak, czy z żoną, z mężem, z rodzicami, to, że no, na początku trzeba zainwestować. No. To tak jak żaden student medycyny nie liczy na to, że będzie cokolwiek zarabiał z tego, jak jest lekarzem, wtedy, kiedy idzie na medycynę. A jeszcze nawet jak skończy, to chwilę mu zajmie i te pieniądze zaczną być sensowne. Tak samo tutaj, przychodzisz, to jest nowy zawód, najpierw trzeba się nauczyć. Jak już się nauczysz i będzie ta Twoja praca przynosiła wartość dla klienta, to zarabiasz pieniądze. Przy czym bardzo ważne, zamykając już pierwszą transakcję, dostajesz z tego wynagrodzenie. Nie ma tutaj frycowego, które trzeba zapłacić, czyli że ileś tam transakcji musisz zrobić w ramach nauki, a od którejś jest płatne. Dlaczego tym mówię? Bo są biura, które w ten sposób wykorzystują, byłoby dobre słowo,
nowe osoby, no, taki mają model pracy. Nie, ja mam takie przekonanie, że jeżeli coś razem zrobimy i z tego są pieniądze, to ty musisz dostać swoją część. Adekwatną do twojej wiedzy, zaangażowania i do tego, jak bardzo przyczyniłeś się do tego, żeby to było możliwe. Kolejna rzecz. Pozamykaj swoje sprawy. Te, które często aplikują do nas osoby, rozmawiamy z nimi i się okazuje, no ale on tu jeszcze ma jakąś umowę, on jeszcze coś. Nie da się stać w rozkroku nad strumieniem. Albo jesteś po jednej stronie, albo po drugiej. Po to robię to nagranie, żeby opowiedzieć, żeby przybliżyć ci to zajęcie, jak wygląda bycie pośrednikiem w Investorius. Ale wtedy, kiedy już podejmujesz decyzję, no to nie da się być w trzech pracach naraz. Na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które zaczynając z nami współpracę, bo to nie jest tak, że mówimy nie, nie możesz, tak? Które zaczynając z nami współpracę miały inny etat czy inne zajęcie. Zrobiły ileś tam transakcji i przeszły full time, pełne zaangażowanie w Investorius. Ale w większości to się nie udaje. Wymaga to bardzo dużej samodyscypliny, bardzo dużego zaangażowania, energii po to, żeby jeszcze po pracy gdzieś tam 8 godzin zajmować się nieruchomościami. No i twoje szanse zamykania transakcji są mniejsze, bo co jak dzwoni klient, a ty jesteś gdzieś, gdzie nie możesz odebrać swojej pracy telefonu. I ostatnia rzecz, jak się przygotować? Jak już się tak zdarzy, że przejdziesz ten pierwszy etap rekrutacji, o czym za chwilę, i zaprosimy cię na rozmowę, to przyjdź dobrze ubrany. Często nam się zdarza, że ludzie przychodzą niechlujnie ubrani, nieprzygotowani. Ja rozumiem, że pewnie te osoby mają piękne wnętrze, ale twój klient będzie cię oceniał na podstawie tego, jak jesteś ubrany, w jaki sposób z nim rozmawiasz, w jaki sposób się przemieszczasz. Ta mowa ciała, ten twój ubiór ma bardzo duże znaczenie. Poza tym, że ja osobiście, no cóż, no, nie jesteś Markiem Zuckerbergiem, któremu chodzenie w klapkach i t-shircie przechodzi, więc oczekuję schludnego, dobrego ubioru od pośrednika, bo to się sprawdza. I tak samo powinnaś być ubrana na rozmowie kwalifikacyjnej. To taki mój mały tip. Nie ja prowadzę te rozmowy kwalifikacyjne, ale to pomaga. I ostatnia rzecz. Jak wygląda rekrutacja? Najpierw, jeżeli oglądasz to nagranie na naszym landing page'u, to pod spodem odpowiadasz na pytania, które tam są, piszesz parę zdań o sobie, załączasz CV i to automatycznie wysyła się do mojego działu rekrutacji w Investorius. Jeżeli oglądasz to nagranie na YouTubie, poza landing page'em, no to pod spodem masz kontakt, na który wysyłasz swoje CV. Przeglądamy te CV, analizujemy, kontaktujemy się z częścią osób i zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne. Podczas tych rozmów kwalifikacyjnych staramy się jak najbardziej dobrać te osoby, które do nas trafiają, które do nas aplikują, do obecnego zespołu. Czyli zaangażowanie, otwarcie na naukę, chęć podniesienia swojego życia, chęć nauczenia się czegoś nowego i rozumienie, że trzeba zapłacić za to cenę. I ostatnia rzecz na koniec. Ja się nauczyłem w życiu, że nie można się poddawać. I może się tak zdarzyć. Mam dzisiaj takich pośredników, których kandydaturę za pierwszym razem odrzuciliśmy. Bo może CV nie było wystarczająco dobre, bo może mu się nie chciało, bo może się nie postarał, ale odrobił lekcję domową i za drugim razem się do nas dostał. Moje dlaczego nieruchomości? Uwielbiam nieruchomości. Robię to nagranie w jednym z mieszkań w moim portfelu emerytalnym. Jesteśmy na Kruczej w Warszawie. Vis-a-vis cocktail bar Whisky House. Pierwszy dzień, kiedy to mieszkanie jest dostępne pod wynajem, 2 pokoje, 3900, za tyle się wynajmie. Piękna emerytura, a to jest jedna cegiełka z wielu. O moją emeryturę już się nie martwię, teraz pracuję nad tym, żeby moi pośrednicy też za parę lat zaczęli dochodzić w miejsce, w którym część ich dochodu jest dochodem pasywnym, niezależnym od tego, czy umówią się z klientem na pozyskanie nieruchomości, czy sprzedadzą jakąś nieruchomość, czy jej nie sprzedadzą.
nie czekaj. Jeżeli myślisz, że nieruchomości to jest twoje miejsce, wyślij swoje CV, wyślij do nas swoje zgłoszenie, poczekaj na kontakt, gdyby jego nie było, wyślij jeszcze raz i do skutku. Jeżeli ci na czymś zależy, to walcz o to. Tak jak powiedziałem, to jest to, nad czym pracuję wiele godzin dziennie, tworzę, współtworzę, pomagam w stawaniu się najlepszym pośrednikom na tym rynku. No bo prawda jest taka, że klienci płacą za dowożenie wyników. Nikt nam nie płaci za przygotowanie oferty, za to wszystko, co musimy zrobić, nim dodamy tą ofertę. Klient płaci dopiero w momencie transakcji. W związku z tym my musimy dowozić wyniki. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.